Cześć i kontynuujemy tą wycieczkę po punkcie oporu Łagiewniki. Obecnie jesteśmy przy schronie numer 4, to jest jego oryginalny numer. Jest to schron wykopowy z 1936 roku, data budowy. Był zagłębiony, to może za chwilę powiem, o co chodzi. Uzbrojenie schronu stanowił CKM w kopule bojowej o sygnaturze Zakłady Ostrowieckie 1936 N963. I tu jest, ta kopuła jest obecnie zasypana, ona jest tam dalej, a może potem wyjdę tam na górę i zrobię materiał, bo jest pewien ślad, gdzie ona dokładnie jest. Zresztą jest to też i na map, na planach. Tu jest, do schronu tego prowadzili dwa wyjścia. Prosto z okopów i tutaj jest rozebrane, bo tutaj po prostu wyjście było o wiele wyżej gruntu, że praktycznie cały ten schron, tak jak on jest na górze, on był w ziemi, jego nie było w ogóle widać i tu prowadzili dwa takie boczne przypory, które jakby mieli na zadanie wzmacniać te wyjście, po prostu było takie zadaszone daszkiem, no i po schodkach się wchodziło do tym, no tu jest to kompletnie zdegradowane, rozbite, tu jeszcze ewentualnie dotąd jest kawałek tego betonu z tego, ale to się ciągło trochę dalej. To się ciągło dalej. No i następny jest tutaj. To potem też pokażemy jeszcze. Czerpie powietrza są umieszczone tutaj jakby po bokach. Czerpie powietrza jest tutaj umieszczona z boku przy wyjściu. Wyjście zamykane
Wejście było zamykane podwójnymi drzwiami pancernymi, raczej dwudzielnymi, że w momencie, gdyby się ten nieprzyjaciel swoim ogniem artyleryjskim albo zbombardował, to i by się przysypało jedna część drzwi, można było wyjść drugim drzwiami, bo ten schron nie ma wyjścia awaryjnego. On ma po prostu dwa wyjścia, dlatego to jest ten. Obecnie jest tak, tak jak dzisiaj zwiedziłem w środku, to jest po jakimś pobrzeżu, tam jest kompletnie popalone, wszystko jest pełno osadzy, pełno wszystkiego. Którzy chcieliby ten schron zwiedzić, no sugeruję po prostu założyć gumowce, bo tam w miejscu, gdzie jest ta kopuła bojowa, w tym szybie kopuły, zacieka, gromadzi się woda, że w normalnych butach może być miejscami problem, ewentualnie po jakimś dyszu albo coś. Dzisiaj jest w miarę sucho, także można, ale ubrałem gumowce, bo tu po prostu filmowałem ten numer 3, więc tu z racji tego, żeby się nie przebierać, a to jest obok, to jest zadanie tego schronu. Przede wszystkim ochrona, jakby powiedzieć, martwego pola, jeżeli chodzi o schron numer 3, bo tamten schron, tak jak mówiłem, jego kopuła bojowa prawdopodobnie była tak ułożona, że można było ostrzelać i góry torowiska, i całe tamte ten bok torowiska, natomiast tego można było kontrolować cały ten następny bok torowiska, które stanowiło martwe pole dla tych kopuły bojowej, także on uzupełnia, zresztą on jest czterostrzelnicowy tak samo, więc cały ten obszar był jakby kontrolowany, tyle że tak. Tego wykopu tu nie było, teren był równy, tak jak widzimy, jakby powiedzieć, z tamtej skarpy do stropodachu tego schronu. Mostu nie było, był po prostu nasyp kolejowy, który szedł tutaj. I chciałem po prostu przyjść jeszcze do tamtych górnych rzeczy, to potem zrobimy dalszą część prologu. No jest okopczony w środku i są urwane, podcinane te drabinki, że nie można się dostać do kopuły po prostu bojowej, trzeba ręką fotografować, filmować po prostu dobrze, jak to jest moselski, że można sobie tam zrobić i tak dalej. Teraz przędziemy wyżej. Tutaj jesteśmy na stropodachu już tego schronu. Widzimy go, tu jest to wyjście, jest tu co najmniej 1,5 metra ziemi nasypanej, bo to nawet można porównać przechodząc aż tam, może tu będziemy, żeby ten materiał był kompletny. Tu jesteśmy nad wyjściem, pokażemy sobie to, tu jesteśmy akurat nad wyjściem, tu, ja bym powiedzieć, na tym poziomie gdzieś zasypania, może pokażę, jaka jest kopuła. Kopuła bojowa jest gdzieś tu w tym miejscu. Według planu jest tu w tym miejscu. Bo tu do niej wody, które się do niej dostawają, to po prostu z tego jakby co się tu zrobiło, taki lej, co leci woda, więc prawdopodobnie kopuła gdzieś jest tutaj, tym ciężko to dokładnie określić, ale to można według powiedzmy sobie, tu jest kant, to ewidentnie kopuła gdzieś będzie tu w tym miejscu. Przejdziemy jeszcze do tej następnego wyjścia.
Tu jesteśmy przy tym następnym wyjściu, które się zachowało w miarę dobrze. Może tam przyda, żeby to pokazać, jak jest zachowane te... Jeszcze coś zostało w karmach. Widzimy tu ewidentnie kant tego. Może zinda niżej. I tam będziemy widzieć, jak to wygląda po prostu, jeżeli chodzi o te... No, farbomaskowanie niestety już znikło pod czadem. Tu palono, więc tu po prostu, ale widać fragmenty ocalałej tej blachy falistej, która była pokryta to jest zamurowane, jakby tak to pokazać z tamtej strony. To jest zamurowane, natomiast tam na dole, może by ta starość jest inny, są schodki. Oryginalne kanty i tu po prostu, jeżeli chodzi, może przyda inaczej pokazać. Tu jeżeli chodzi nie wiem, czy tam mi to uchwyci kamera. Tam na dole jest oryginalne schody, wiadomo, zamurowane to jest. I tu po prostu dalej to szedł. Ten okop i tu jeszcze widać fragmenty otoki kamiennej tam z tamtej strony, także tak to wygląda. No i widać ewidentnie, jak tu jest według tego poziomu dosypany, prawie około 2,5 metra dosypanego tego wszystkiego. Tutaj będę na tym stropodachu. Tu w dole mamy gdzieś kopuła, gdzie są te zapadnięcia takie. Właśnie prawdopodobnie tu w tym miejscu będzie kopuła. To chciałem pokazać, bo to jest wokół, co jest, to jest ziemia nasypana. Natomiast oryginalna ziemia już, jakby ta, która była przed tym, to jest tam. Nie było też tego nasypu kolejowego, który jest tam, tak to było równe. I tam, gdzie po prostu są, leżą te prozy i tak dalej, tu niżej to wszystko, to był oryginalny poziom. Więc można sobie wyobrazić to, plus tamta skarpa z drugiej strony. I to jest to, co tu było. To było całe zasypane. No i pole ostrzału było aż po prostu tamte tereny, które dzisiaj po prostu tam ogranicza ten nasyp kolejowy. Także tu z tego miejsca żegnam się, prawdopodobnie stoję tutaj gdzieś na tej naszej kopule bojowej Zakładów Ostrowieckich N963. No fajnie by było, gdyby były jakieś działania w sprawie odkopania tego bunkra, przynajmniej w tym zarysie tego, co jest, plus ta kopuła, bo ona po prostu, jeżeli chodzi o żelazo w ziemi, niszczeje. To ona, to jest gorzej dla niej, niż jakby powiedzieć, była na zewnątrz. I ten, zwykłe warunki atmosferyczne i tak nie zniszczą jak ziemia. Powietrzna wilgoć to jest jednak za, tym bardziej, że tutaj przecieka woda i dostaje się do środka schronu, więc taki mój apel o jakby szczęście takich jakichś prac, przynajmniej do odkopania tego schronu, tego stropodachu. I jakby powiedzieć, od restaurowania przynajmniej tej kopuły, bo mówię, ona się niszczy, a wystarczy ją odkopać, przeszlifować, za przynajmniej minimum zakonserwować i już będzie. Już nie mówię o pomalowaniu farbomaskowanie, bo jest ta kopuła, była malowana, jest zdjęcie Bolesława Suszka
cóżki, które ty zamieszczę do tego filmu, więc byłaby to wspaniała sprawa. Także z tego miejsca żegnam się, tu pozdrawiam wszystkich, dziękuję za dzisiejszą wycieczkę, bo raczej dzisiaj numeru 2 nie zrobię, bo już odczuwam zmęczenie, zresztą zaczyna się już ściemniać. Druga rzecz jest taka, no tak jak mówiłem poprzednio, wszystkich tych, którzy lubią te tematy, których interesują fortyfikacje, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do polubienia stronki, na kanale jest ikona na Bunker Riders na Facebooku, więc można będzie sobie tam to wszystko pooglądać, są tam zamieszczane dodatkowo zdjęcia, bo wiadomo, na kanale to YouTube to tylko filmy, tam zdjęcia i po prostu wiele takich ciekawych rzeczy, nowości, to co się dzieje, to co odnawia Profortalicjum, odnawiają inne takie stowarzyszenia, wyda się staro po prostu sukcesywnie tam umieszczać, robić relacje z tego i tak dalej, no i wędrować, bo to jest ciekawy temat. Ja mówię, ja jestem już po sfilmowaniu i zwiedzeniu całego obszaru warownego Śląsk, tak zwany OWS, ale wciąż jest ten bakcyl taki chodzenia po schronach, odwiedzania, robienia bardziej jeszcze wyczerpujących tych filmów niż te, które byli ja by na samym początku, bo tu też miałem pewne takie komentarze, szczególnie w rozmowach z członkami Profortalicjum, że można było powiedzieć więcej. No, staram się po prostu to poprawiać, jest lepsza kamera, jest lepsze oświetlenie, więcej wiadomości nabrałem, także tutaj będzie to kontynuowane. Zaczynam praktycznie od punktu oporu Łagiewniki, bo tutaj robiłem początkowe te filmy i chcę to po prostu pouzupełnić, takie uzupełnienie. W ogóle jakby patrzeć w planach na 2019 rok, to mam po prostu szczególnie uzupełnienie wielu takich rzeczy, które jakby powiedzieć nie udało mi się zrobić całkowicie w pełni za pierwszym razem, czyli są schrony, w których nie wchodziłem na drugi poziom, są schrony, w których nie udało się wejść do środka i tak dalej, także to będzie sukcesywnie po prostu robione, no i zobaczymy, co się uda zrobić jeszcze, także tu polecam, zapraszam, subskrybujcie, polubcie stronka i po prostu nie wiem, kontakt z Dynmą, jeżeli ktoś chce robić jakieś wspólne wycieczki, ale to mówię, to jest jeszcze pora roku, w której wiadomo, lepiej te strony widać, to jest jedna rzecz, no ale tak, jeżeli chodzi o pogoda, to taka jest różnie. Także dziękuję za wycieczkę, pozdrawiam i do zobaczenia i do następnych schronów. Pąkrów, jak to woli.